Ojciec mój, Bohdanowicz, jak jego zresztą ojciec i ojca ojciec, czyli mój pradziad, pochodzą z Szereszewa. Szereszewo znajduje się w Puszczy Białowieskiej, tylko w tej chwili już nie po naszej stronie. Aleksander to był mój dziadek. Był leśnikiem. Nawet może sprawował wyższe stanowisko niż leśniczy, bo puszcza była wtedy nie tyle, że większa, tylko cała należała do pewnego kraju. I ta puszcza była podzielona na cztery części i jedną czwartą częścią dziadek się opiekował. Urzędników, szczególnie polskich, z tych terenów wysiedlono w głąb Rosji. Nasi się znaleźli koło Charkowa, albo może w Charkowie. Tam tacy zaczął studiować leśnictwo, tak zwany Charkowski Lesnoi Instytut. Ale do rewolucji skończył tylko trzy lata. Po powrocie albo to był 21 rok, albo trochę później. W każdym razie starał się o pracę też w leśnictwie. Ale chociaż miejsce było, jakoś pracy nie dawano. Wreszcie dowiedział się tam jakoś od znajomych, że nie chcieli dać, bo tatuś dobrze po polsku nie mówił. Mówił, kto wie, czy to Polak, a kto wie, jaki on jest tam. Dopiero taka znajoma pracowała właśnie w Białowieży, w dyrekcji lasów państwowych. Powiedziała, słuchajcie, co wy, to przecież taka rodzina jest katolicka i polska i z czego wy chcecie. Podłożono mu stanowisko leśniczego, tylko zdaje się, jakoś to inaczej się nazywało, prowizoryczny czy jakoś taki. W każdym razie, no i wszystko byłoby dobrze, bo i rodzina blisko, budy blisko, jak Państwo widzieliście na mapce Puszczy Białowieskiej, i blisko Starzyna, a potem już kupiono domek w Długim Brodzie. Ale wezął nadleśniczy, nazwiska nie będę wymieniała, do siebie i zaproponował pewne tak zwane machlojki. Na co tatuś nie przystał. Powiedział nie, ja na to nie pójdę. Otrzymał odpowiedź. Wobec tego proszę złożyć podanie o przeniesienie. Przychodzi tatuś do domu, tak jest rozpaczony, pyta Julianno, bo tak nazywał mamę, co robić? No, nie było wyjścia. Też o pracę nie było tak łatwo. I przeniesiono nas do Boćkiewicz. To jest na linii, znaczy nie prostej, ale tak taka sama między odległość od Zdzięcioła, jak i Nowogródka. Leśniczówka świeżutka, świeżo zbudowana, z drewna, piękna. Naturalnie nie było tam żadnych wygód, bo wtedy nie robiono ani łazienki, ani światła nie było, ani centralnego ogrzewania. No i o dziwo był telefon. No i był naleśniczy, cudowny naleśniczy w porównaniu, prawda, z tym to był kryształowy człowiek, pochodził podobno z Poznania. Nazywał się Puzynowski. To jeśli chodzi o ochronę lasu. Nie wolno było wycinać drzew latem. Okres, kiedy to było możliwe, to było chyba od października do marca. Ale jeszcze oprócz tego, że nie wolno było ścinać, to każde drzewo, które miało być ścięte, było dokładnie oglądane nie tylko przez jedną osobę, ale właściwie przez komisję. Czy czasami tam nie ma jakiejś dziupli, czy czasami nie ma jakiegoś gniazda. Jeśli było, to nawet jeśli było suche, to było odpowiednio zabezpieczone
i nie wolno było takiego drzewa ściąć. Pamiętam dokładnie ten moment, jeszcze przed 1 wrześniem, to właściwie jak zaczęła się tylko szkoła, to nauczyciel uczył, że tam trzeba zaklejać okna takimi papierami, żeby w razie bombardowań nie uszkodziły i tak dalej. I chyba po kilku dniach jestem na takim otwartym terenie, blisko już leśniczówki, a tu leci samolot. A ja tam nie odróżniałam, w ogóle nie wiedziałam, że to wojna. Ja zaczęłam machać i to mnie chyba uratowało, bo potem zauważyłam, że tam miał swastykę. Telefon od, mamusia odbiera od Puzynowskiego, nadleśniczego. Mówi, proszę panią, wojska sowieckie przekroczyły polską granicę. Musia mówi, może pomagają, nie strzelają do naszych żołnierzy. Jeszcze nie ma wojsk sowieckich. Słyszymy stukanie do drzwi. No, nasi już myślą, że to już koniec po nas. Otwiera mamusia drzwi, a ich chyba z 50 jest. I prosi od razu, słuchajcie, córka śpi, nie strzelajcie, nie tego. Nie niespokojcie, my was nie troniem. Proszę się, znaczy, nie martwić, my was nie ruszymy. I od razu ten główny do tamtych powiedział, cichutko bądźcie. I tak powiedział. Można po rosyjsku? My, przedstawicieli sowieckiej władzy, przyszli k wam, oddajcie oružje. My, przedstawiciele sowieckiej władzy, proszę oddać broń. A broń wisiała w tym samym pokoju na haku, gdzie tatuś spał. Tatuś idzie do potem broń, potem musia mi opowiada, a myśli, teraz weźmie tylko i zastrzeli od razu. Oddał tę broń, podziękowali i poszli. Chyba 19 września już wojska traktem Napoleona jadą, czołgi. Jechały te czołgi w odległości mniej więcej jeden od drugiego, no na maksimum 2 metry, może mniej. 3 dni i 3 noce bez przerwy. Bez przerwy. Chyba po 3 w jednym czołgu. Jechały, jechały, jechały. Po wojnie właśnie tatusia mianowano nadleśniczym. Powiedzieli, że ma tam tyle lat szkoły, oprócz tego taką praktykę i zasłużony dla służby, mianowany nadleśniczym. A tatuś miał bardzo dużo różnych opowieści i potrafił czasami po rosyjsku, czasami wiersz po rosyjsku napisał, a w ogóle też pisał wiersze i po polsku, szczególnie jak wnuczka się urodziła, to takie różne wiersze pisał dla tej wnuczki swojej. A dla żony napisał wiersz też. Chyba muszę powiedzieć, jak już mnie pan zatrzymał. Puszcza nas zbliża oddala, pieśni już słyszę słowicze. Niech tu ci o szczęściu ci fala, weseli niech twoje oblicze. Niech będzie lubiany przez ciebie ojczysty las wonny. Niech będzie pociechą w potrzebie ojczysty las stary koronny. Maturę zdałam w 1948 roku, i zarażona widocznie matematyką przez panią Poniecką, która uczyła nas matematyki, do Warszawy na studia matematyczne. No, potem jak skończyłam studia, był nakaz pracy. I nakaz pracy dostałam do Państwowego Instytutu, tak się nazywało, hydrologiczno-meteorologicznego. Nakaz pracy był na 3 lata, ale blisko 3, bo potem wyszłam za mąż i mężowi udało się mnie na Politechnikę przenieść. I już na Politechce, trochę na ZGGW jeszcze pracowałam, a potem na Politechnikę. Właściwie to jeszcze była Wyższa Szkoła Inżynierska.